W dzisiejszym odcinku pokażemy naszych performerów, jak sobie radzą i chyba powietrze zaczyna wracać. Oczywiście przejdziemy przez bitcoina, złoto, a także srebro, które poszło do góry. Pokażemy, jak ten food jest nadal kontynuowany, czyli jeszcze tych banów YouTube'owych i innych rzeczy anty-bitcoin się nie zmieniło. Zobaczcie, dzisiaj tylko oglądałem parę screenshotów zrobiłem. Proszę bardzo, Witalik zawsze na top miejscu. Pokażemy też, jak Link próbuje być zastraszany, czyli ten food report, a także pokażemy, co dzieje się na świecie i jak zaczyna powoli to zmierzać do walki pomiędzy tymi, co nie chcą wirusa, a tymi, co chcą udupić całą gospodarkę. Więc no, zaczynamy! Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto. Zaczynamy. Wszystko, co powiem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem, nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Więc zaczniemy sobie od Bitcoina, który dzisiaj miał już swój ruch. Zobaczcie, 9400. Tak jak mówiłem w porannym update'cie, potrzebne nam było wyjście powyżej właśnie ten element tutaj, 9400. No i wyszliśmy i jesteśmy teraz w kumulacji. Co prawda troszeczkę się zbrukaliśmy z tej energii, jednak na dniówce wyglądamy cały czas bardzo dobrze. Tutaj mamy tą 50, ten opór, jak tylko ją przebijemy, czyli będzie 9, prawie 500. Wydaje mi się, że to jest to już koniec wtedy tych spadków i jedziemy wtedy do góry, czyli wszystko, co tutaj tak się kumulowało, zaczyna wyjść nadal. Zobaczmy, tutaj mamy kompleks Head and Shoulders na tygodniówce. Zobaczcie. Więc jest cały czas wszystko do przodu. Dodatkowo jesteśmy na tej 21 słynnej, która jest cały czas poniżej ceny, więc też mamy nadal ten taki uptrend. No i tutaj zaciągamy, więc taki target, powiedzmy, wyznaczony dla Bitcoina przez najbliższe ruchy ogromne byłby mniej więcej coś na poziomie, powiedzmy, już pewnie to mierzyłem parę razy, o, gdzieś tutaj będzie to wybicie, coś na poziomie 15 tysięcy. No i wtedy prawdopodobnie włączy się FOMO. Alty w porównaniu do pary bitcoinowej oczywiście polegną, spadną, ale w pozycji dolarowej będą już wzrastały, więc tutaj ten plan z Ripple może zacząć działać i inne, na przykład Link, który też da, znaczy nie Link, tylko Litecoin, który też dałem. Zobaczcie, tutaj w takiej silnej fazie kumulacyjnej sobie weźmiemy. O, jesteśmy cały czas pod tą 200. Widzicie, ta 200 działa po prostu jak bufor. Nie można jej przejść, jak bariera. Jednak jak zaczniemy tutaj już wychodzić z tego poziomu, no to wtedy zaczniemy notować wzwyż. I Litecoin zawsze poruszał się jako prekursor albo za Bitcoinem, także miał podobne ruchy, więc jeżeli teraz Litecoin nagle wypruje w górę, będzie to znak, że Bitcoin wkrótce już też wyleci. Litecoin ma ogromny, zobaczcie tutaj, konsolidację ma. Nie szedł do góry, tak jak Bitcoin, tylko po prostu miał tutaj tą konsolidację, więc wyjście powyżej tej 200 prawdopodobnie spowoduje od razu pion, jeśli chodzi o cenę, więc możecie zainteresować się Litecoinem. Ethereum to samo, zobaczcie, piękna konsolidacja. Najprawdopodobniej Ethereum będzie teraz szło do góry, więc jeżeli ktoś nie trzyma altów, tylko ma na przykład portfel inwestycyjny, no to dobrze jest w tej chwili się zacząć wycofywać po trochu, bo no będą spadki do tych właśnie altów, więc zobaczymy, jak to się da. Srebro. Srebro wypruło, zobaczcie, z tej fazy konsolidacyjnej. O, tutaj. Jak mówiłem, i teraz oczekiwałbym na mały pullback srebra. Zobaczcie, za każdym razem, jak dochodziliśmy tutaj do RSI na tej granicy, patrzcie tutaj i był spadek. Zobaczcie tutaj i był spadek. Teraz tutaj, to było mniej więcej tu i był spadek. I teraz jesteśmy tutaj, więc korekta prawdopodobnie będzie gdzieś do poziomu 21, 20,5.
Także ja bym już nie gonił tego słupa tutaj, tylko już teraz się przygotował i w tej chwili srebro może właśnie zacząć osiągać swoje all-time high i ci, co właśnie twierdzą, że srebro nie podwoi lub nie potroi swojej ceny albo nie zobaczymy trzycyfrowej liczby, no to teraz chciałbym właśnie ich zobaczyć i to, jak długo i cienko będą śpiewać. Złoto tak samo. Złoto idzie do góry, a srebro goni złoto, więc wkrótce, jeżeli złoto osiągnie jeden z naszych targetów, kiedy tutaj wyznaczyliśmy, momencik, o ten kop, ten tutaj taki kop, moment, o, czyli 2000, jeżeli złoto przebije 2000, zobaczycie, jakie włączy się FOMO na srebro. Srebro zacznie po prostu galopować i to się pokrywa z tym, co mamy tutaj w Gold and Silver, widzicie? Pokazywałem to jakoś temu. Zobaczcie, mamy podobny układ tutaj, jak tutaj o tym mówiłem. I był spadki, później zaczniemy mieć tą korektę na srebrze, jak już złoto poleci bardzo do góry, a następnie potem włączy się kolejne FOMO, gdyż gospodarka, zaraz wam pokażę, zaczyna siadać i polecimy wtedy do góry. Tu już jest wyprzedane, co by się zgadzało razem z tym tutaj pionem pierwszym, widzicie, i drugim. I w tej chwili możemy pójść lekko bokiem, żeby to wszystko odzyskać, a następnie go. Tylko nie wiemy, czy to jest po prostu ten spadek, czy to jest ten spadek. Zobaczymy, jak to się zrobi. Ale jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że wtedy srebro dopiero ruszy do góry. I wtedy dopiero będzie jazda. Czyli jeżeli ten wykres idzie do góry, srebro będzie spadało, bo to jest ratio, czyli stosunek srebra do złota. Inne metale pewnie też tak. Wszystko idzie do góry. Metale też. Giełda też, czyli dodrukowywanie pieniędzy. Czyli mamy tu kolejny właśnie dodruk, tylko że wszyscy będziemy, jak daleko ta ekonomia będzie szła, to nie wiem, bo wszyscy musimy to oddać. To z tego, to, że banki wszyscy dostają te kredyty, to łatwo wejść, powiedzmy, ciężko wyjść z długu, natomiast bogactwo jest takie ulotne, jest tylko po prostu troszeczkę tego bogactwa, a następnie spadek, natomiast dług cały czas rośnie. A że system jest budowany na długu, więc nigdy nie spłacimy tego długu. I coraz będą coraz wyższe podatki, ludzie będą coraz biedniej zarabiać, więc jeżeli będzie mniej pracy, a coraz więcej długu, wartość pieniądza będzie pod znakiem zapytania, a to spowoduje różne problemy społeczne. Ludzie będą po prostu niezadowoleni. Zobaczymy, co to właśnie też tutaj będzie, bo na razie to wypłacanie tych świadczeń, tego wszystkiego powoduje to, że ludzie nie chcą pracować, a jak nie chcą pracować, to wiadomo, że skądś to się musi wszystko brać, więc ludzie, którzy pracują, będą bardziej opodatkowani, a jak już potem im się odechce pracować, no to wtedy prawdopodobnie wejdzie ten kontrolowany pieniądz i ludzie pójdą do pracy za pół darmo, no i będzie era, nie wiem, jakaś niewolnicza, nowa, nie wiem, Dow Jones też zaczyna się wyłamywać, no i jeszcze, no i niemiecki właśnie DAX też idzie do góry, czyli wszystko po prostu idzie, bo jest drukowalnia. Właściwie to już teraz gospodarka nie reaguje za bardzo na zadłużenie, tylko bardziej chce to zadłużenie, aby to zadłużenie szło do góry, bo wtedy jest inwestycja, prawda? I euro troszeczkę się tutaj osunęło. Mamy tutaj właśnie tą wypad z tej konsolidacji. Jednak w dłuższym terminie, no, nie, jak polska złotówka nie może być za bardzo silna, jak to już powiedziała Rada Polityki Pieniężnej, więc możemy tutaj zobaczyć właśnie ten granie w tym range'u, także musimy to obserwować. Dolar też się wykoleił, czyli wszelkie waluty po prostu zostały rozrzedzone, ich siła nabywcza spada, no i mamy, wkrótce już będzie całkiem niezła inflacja. Jeszcze bitcoiny dominację, czyli dominacja idzie bokiem, więc nasze setupy nadal mogą tutaj działać całkiem nieźle. Jeszcze sobie popatrzymy tylko na parę tutaj setupów. Kyber w końcu zaczął się tutaj ruszać po tym całym tutaj spadku. Wróciliśmy do tej podstawy. No i zobaczymy, czy odbijemy się i przebijemy tą trendlinię, która cały czas tutaj trzyma, czyli dopiero wyjście po, powiedzmy, 18,5 tysiąca będzie coś znaczyło. Zobaczcie sobie na Icona. Icon ma bardzo dobry setup. Zobaczcie,
Icon w tej chwili ma dużo bardzo energii i tutaj mamy, powiedzmy, świecę niezgody w tej chwili, w tym tygodniówce, ale zobaczymy, jak ta dniówka będzie tutaj walczy. Jeżeli zamknie się powyżej, ta druga dniówka zamknie się poniżej, znaczy 400, no to bardziej Icon będzie spadał. I tutaj zobaczcie, mamy rounding top, jednak jest bardzo dużo energii, więc jeżeli ta energia zostanie wykorzystana w dół, to spadniemy na dół tego range'u, więc dobrze jest mieć stop lossy. Tutaj mamy trendlinię taką ustawioną, która pokazuje nam, że on się często odbija od tego, no i w tej chwili też się odbija i może to być właśnie ten setup, powiedzmy, trójkąt do wyjścia do góry, ale trzeba być gotowym na sprzedaż. Atom też już nie bardzo. Zobaczcie, wszelkie te właśnie monety zaczynają mieć teraz, to jest blisko 20 jesteśmy, zaczynają mieć ten tutaj na MACD właśnie sale signal, więc mogą retestować, co by było dobre do odrobienia energii na przykład. No i wtedy możemy znowu mieć ten ride. Co prawda Atom spadł do, zobaczcie, tutaj do tej granicy RSI, tej tutaj supportu, więc teraz będzie być albo nie być dla Atoma. Jeżeli przebijemy, to tutaj ten poziom 4110, no to będzie nie bardzo. ERD za to bardzo dobrze sobie radzi. ERD ma płatność, spartnerowało się z Wizą na ten news. ERD wystrzeliło w górę. Tutaj mieliśmy wejście na 149 dzisiaj na Telegramie, no i poszybowaliśmy do góry na 20%, no i teraz już jest ochłonięcie. Koti to kolejny, Koti to kolejny projekt, cały czas idzie do góry, zobaczcie. Niech to tylko się dogra tutaj, albo i się nie dogra. O, zobaczcie, Koti dopiero będzie miało swoje newsy we wrześniu, ale już zaczyna być bardzo duży, bo jest właśnie DeFi. W tej chwili myślę, że jeszcze Koti będzie tutaj kontynuowało spadek do tej trendlinii albo tej. Wątpię, że zaraz poleci w górę na 1000 coś, ale jeżeli już zacznie tutaj ride, no to dobrze by było właśnie być w tym ride. No i dużo ludzi zaczęło się ładować w te setupy, gdzie są tutaj właśnie zielone świece, na przykład Band BTC. Zobaczmy. Zobaczcie, Band poleciał ładnie wysoko i część ludzi zaczęła kupować przy 45 tysiącach. To jest już za drogo. Band w tej chwili już zaczyna mieć swoją końcówkę, więc to nie jest dobre, żeby już, zobaczcie, na tygodniówce. Już takie coś się nie ładuje. Jak już przegapiliście coś takiego, to dajcie sobie na spokój, bo tych okazji jest bardzo dużo, a nie, że jeszcze coś zarobicie, ale to już przy takim pionie spadek jest bardzo szybki, więc nawet stop lossy wam nie pomogą. Więc nie ma sensu, jak już coś wam tu uciekło. My weszliśmy jeszcze, ja dałem jeszcze sygnał na wejście w momencie, tutaj mi to uciekło na 12, o tutaj dałem właśnie ten sygnał, jeśli chodzi o te wejście w tym miejscu i po właśnie 18-17 poleciał zaraz do góry, no i część ludzi właśnie wysyłała kongratsy, ale nic. Kolejnym właśnie takim pionem jest SXP chyba, tak? BTC Swipe, bardzo głośno teraz o nim. No i ludzie też ładują się właśnie na tym swipe. Zobaczcie, czy w taki wykres macie się ładować. To jest wszystko właśnie w tym szybkim starcie i też właśnie daje to tutaj wszystko na Telegramie, więc możecie sobie zobaczyć setupy, różne porady w czasie rzeczywistym i inne rzeczy. W tej chwili Icon ma mainnet, niedługo będzie miał, więc no nie wiem, korzystajcie z tego, macie też grupy dyskusyjne, ludzie dają setupy inne, więc bardzo łatwo coś tutaj wyhaczyć. Ale nie ładujcie się FOMO, bo takich będzie dużo różnych okazji, których przegapicie, nie złapiecie wszystkich monet, nie dacie rady. Nie dacie rady złapać. I nie ma sensu się tutaj robić. Też dużo pytań jest na temat portfeli, więc jeżeli macie, nie wiem, jeżeli ktoś stakuje, znaczy ładuje monety w worek, żeby trzymać je na jakiś start bullrunu, no to raczej te spadki teraz nie interesują. Na przykład mój Swissborg, no teraz jak ktoś traduje, to mógłby z niego wyjść, ale ja na przykład siedzę w tym Swissborgu i będę siedział i to jest mój na przykład, powiedzmy, portfel inwestycyjny, no i tutaj ustawiam stop lossy i w ogóle. Tutaj straty musiałyby być bardzo duże, żebym zaczął wychodzić, albo po prostu trend na tygodniówce albo na dniówce musiałby zakręcić. Wtedy dokonywałbym zmian, ale w tym inwestycyjnym no nie, no bo to jest taki, powiedzmy, tu mamy hold, a tu mamy inwestycyjny. I no nie mam, tutaj mam stop lossy, straty gdzieś po 2-5% max i później
regain, czyli odbudowa. Co tam jeszcze? Dok też sporo. Sporo tutaj jeszcze Dok ma energii, szybko ją odbudowuje. Sprawda, na tygodniówce już będzie raczej zakręcenie w tej chwili, więc już bym się nim nie interesował. I jeszcze tutaj na Longside dam Ethereum Classic. W sumie na razie nie wyszedł, musiałem wyjść. Już zaczyna wychodzić. Zobaczcie, wydrukowało na tygodniówce higher high, czyli wyższy szczyt. I tutaj właśnie drukuje po tej tygodniówce, jak wydrukuje higher low, czyli wyższy dołek. To będzie zawrócenie trendu. Zawsze pamiętajcie, jak to wytłumaczyłem tam, że zawsze trzeba obserwować szczyty i dołki. I jeżeli następuje zakręcenie trendu tutaj, a potem tutaj, no to wtedy tutaj jest dobre bardzo kupno. Już można było tutaj kupić, ale już tu jest potwierdzenie i mamy większe prawdopodobieństwo, że trend wystrzeli do góry. A właśnie Ethereum Classic ma gdzie powracać do ostatnich high, czyli mniej więcej 100% lub jeszcze więcej. Ma dużo energii na tygodniówce, dużo na dniówce i ten koty już zaczął troszeczkę się tutaj wypłukiwać z energii, ale może Wabi to kolejny projekt, będzie jakiś partnership z jakąś dużą firmą, więc Wabi, zobaczcie, na tygodniówce jest w tej chwili bidnie w fazie konsolidacyjnej, ale co tutaj widzicie? Widzimy tutaj, zobaczcie, lower low, lower low, lower low, czyli niższy dołek, niższy dołek, niższy dołek, wyższy dołek, wyższy dołek. Więc jeżeli przetniemy te 1700, to będzie już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre potwierdzenie, że Wabi zaczyna iść. I jeżeli te newsy wszystkie się okażą prawdziwe, to myślę, że Wabi pójdzie około 5-7x do góry. Okay? Nie, to 1200, to 5x do góry. Więc ja w Wabi teraz będę się tutaj bardzo interesował i będę dawał właśnie wiadomości. No dobrze, a jeśli o wiadomościach, to zobaczmy sobie. Jest dużo skamów znowu na YouTube, czyli nic się nie zmieniło, nadal będziemy banowani i no zobaczymy, głównie banowane są kanały, które dają live, więc to już na zachodnich kanałach od dawna wiadomo, od ostatniego właśnie tak zwanego tej czystki, ale na polskich jakoś nikt sobie z tego bardzo nic nie robi, tylko potem jest płacz, więc no nie wiem, to już do różnych twórców właśnie tutaj bardziej aprobuję, ale no to jest w sumie nie moja sprawa. Jeszcze sobie przejdźmy tutaj przez newsy. No właśnie, SP500 jest trzymane przez główne te firmy, które dzisiaj mają małą obsuwę. Natomiast zobaczcie, ile malutkich firm zaczęło tutaj iść do góry. Zwykle one były na czerwono, natomiast te były na zielono, ale tyle, ile one zyskały. W tej chwili malutkie straty są tutaj, ok? Więc zobaczymy, jak to będzie w ciągu tygodnia, ale jeżeli znowu trend się odwróci, to po prostu giełda trzyma się tylko na paru tech firmach, jak to było w 2001 roku, co powoduje, że ten gigant na tych glinianych nogach się za bardzo nie utrzyma. I dużo ludzi też pisało do mnie o tym, co myślę o tym link scamie, że link to scam i tutaj ZUS Capital, taka firma, dała właśnie ten raport, tak zwany food report, no i tą firmę przeanalizowało paru ludzi i okazało się, że to firma, która głównie inwestowała w 2017 roku w startupy ICO, no i wtopiła dużo floty, no i teraz zobaczyła, że pociąg odjechał, więc trzeba tego linka cofnąć tutaj i powinni właśnie, link powinien spaść, więc tutaj oskarża się o właśnie o ten projekt, o scam, że on nie dostarcza tego, że był odpowiedzialny za tam różne machlojki, że są ten... To takie rzeczy będą na pewno się dziać, gdyż ci ludzie już tutaj zaczynają po prostu tracić ten grunt pod nogami. Widać, że to wszystko zmierza, widać, że Wall Street to kupuje, widać, że no na przykład my wiemy tylko o Grayscale, ale jest jeszcze dużo innych funduszy inwestycyjnych, którzy kupują, kupują, kupują i kupują na potęgę, więc to już jest sygnał. Jeżeli widzicie, że ktoś mówi, że coś spada, natomiast robi co innego, to patrzcie, co robi innego, bo reszta wiadomości jest bardzo tutaj podobna. Proszę bardzo, dwoje para tutaj nie zgodziła się na to, żeby podpisać właśnie quarantine order tutaj, no i dali im po normalnej opasce, taką jak mają kryminaliści w areszcie domowym, że nie mogą się poruszać. Prawdopodobnie będzie to praktyka praktykowana wszędzie, gdyż dużo ludzi nie będzie się na to zgadzało i dochodzimy do tego drugiego, powiedzmy, drugiej fazy, o której już mówiłem, wirusa, że no,
będzie znowu wprowadzenie, żebyśmy poruszali się w maskach i słuchali się, po to tylko, żeby nie rozmawiać. Pamiętajcie, że to, co my mamy, to nie są maski, tylko face cover. Face cover, przykrycie twarzy. Przykrycie twarzy powoduje to, że nie możemy rozmawiać, nie możemy się socjalować, nie widzimy się. Jesteśmy po prostu zamknięci. A jeżeli mamy ten dystansik jeszcze 2 metrów, to powoduje, że nie możemy się kumplować, ani nie możemy nic robić. A jeżeli pójdziecie do psychologa, to pierwsze, co psycholog się pyta, czy się socjalizujemy. Czyli jest naturalność naszego mózgu, jest nam odbierana. Przez to ludzie są niezdolni do walki, a rządy mogą wprowadzać wszystko. Zaraz sobie pokażemy też. Tutaj jest taka praca na temat właśnie, taki artykuł na temat tej AI, technologii. No nie jest to nic nowego, bo ten AI już dawno, dawno był, ale o to chodzi, że wprowadzają właśnie już te nowinki AI, virtual reality, augmented reality, gdyż wchodzimy w nowy etap naszego życia, etap cyfryzacji i właśnie życia online, a nie normalnego, więc to spowoduje dużo strat i jakby no samo nasuwa się, co będzie z tymi wszystkimi ludźmi, jak, po co to jest wszystko robione, więc stajemy no, przed naprawdę nowym czymś i warto tutaj, dużo ludzi też pisze, że na przykład krypto padnie, albo że banki tak sobie nie pozwolą. W sumie gówno mnie to interesuje, czy banki sobie pozwolą, czy nie. W tej chwili, tak jak mówię, ja patrzę, co oni robią i ja też chcę być w tym wózku, a nie być naprzeciw. Jeżeli najwięksi tego biznesu mają ten swój wózeczek tutaj, ok, i mają doczepioną tutaj torpedę z tyłu, to ja też chcę być na tym, bo krypto nie jest po to, żebym, nie wiem, ja się wzbogacił czy coś takiego, tylko da mi czas na to, co nadejdzie potem. Co nadejdzie potem, bo ta rakieta jedzie tylko w jednym kierunku. I nikt nie traci pieniędzy, tylko pieniądz zmienia właściciela. Więc jeżeli my będziemy w tym shifcie tutaj ogromnym, no to da nam to czas, żebyśmy zrobili coś tutaj, żeby się uratować, bo dużo ludzi pójdzie pod most. Zobaczycie, dużo ludzi pójdzie pod most. I zobaczcie, Łukaszenko. Łukaszenko mówi, że nie będzie tańczyć, jak zagrają. Tutaj wyszło na jaw, że te wszystkie dofinansowania daje właśnie bank, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, po to, żeby wprowadzać te obostrzeżenia o właśnie wirusie. Czyli te wszystkie państwa, które wypłacają te całe różne socjale związane właśnie z tym wirusem, ratują te firmy, musiały podpisać ten pakt z diabłem. Jest tylko jeden problem. Ogromne zakredytowanie będzie musiało być kiedyś spłacone, a spłacone będzie za nas. Banki dają te pieniądze, wykupują te firmy i mają dobra, ok, swoje asset. O tutaj, dobra, swoje asset. Natomiast liczba tego długu będzie spłacana przez nas. Coraz więcej, coraz więcej. Ten dług rośnie już do momentu, w którym nie będziemy spłacać, więc rządy nie darują nam tego, spokojnie. Ktoś będzie musiał to oddać, to będą my, przez podatki. I na przykład zobaczcie, teraz kiedyś było tak, że jedna osoba, ok, pracowała, a tutaj na przykład druga osoba, czyli powiedzmy żona, mogła siedzieć z dziećmi, tak? W tej chwili to już nie jest przywilej, tylko i na przykład jak druga osoba poszła do pracy, to był przywilej, że można było kupić drugi samochód, latać na wycieczki, w ogóle w tej chwili obie osoby muszą harować, przez co nie ma czasu na przykład budowanie rodziny. Przez to te osoby, które są siedzą na socjalach, są zależne od państwa, one budują dzieci, które są zależne potem od państwa i rośnie generacja właśnie tych socjal ludzi. Tylko pytanie jest, gdzie to nas doprowadzi, bo oni dokładnie wiedzą, do czego to prowadzi, ale no nie wiem, to prowadzi jakby do depopulacji ludzi, bo potem będą zależni, dadzą im szczepionki, będzie pełna kontrola, będą GPS-y i ci ludzie, którzy używają mózgu, będą wchłonięci przez nich. Jednak musi się zdarzyć coś, żeby podnieść tych ludzi do walki. No i zobaczymy, czy to się uda, czy ci ludzie się wkurzą. Już 2 razy w historii lub więcej były powstania, które zwyciężyły, bo najgorzej będzie, jak przyjdzie bieda. Wtedy zobaczymy, jak to będzie. I tutaj takie badania ktoś zrobił, że dzieci nie przenoszą żadnego wirusa, więc szkoły powinny być otwarte. No, coraz więcej będzie się pojawiało właśnie tego, że ten wirus to jest zwykły kaszel, a nie jakiś tutaj śmiercionośny, bo ja nie widziałem, żeby ktoś zmarł od niego, tylko widziałem sfałszowane dane. Proszę bardzo, kolejne. W Kalifornii kościół pozwał rząd, że nie pozwala po prostu na praktyki kościelne. No i pojawia się właśnie, tak jak mówię, pojawia się tutaj
pierwsze takie jakby ogniska obozu ludzi, którzy będą walczyć właśnie z tymi wirusowymi, powiedzmy, czyli chcą nas tutaj walnąć, oni też wyciągają działa, no i to będzie tylko narastało. Zobaczymy, jakie inne rzeczy będą. Wkrótce ludzie będą wychodzić na ulicę jak żółte kamizelki. I tu kolejne dowody. Zobaczcie, banki robią miliardy na tych właśnie loanach, które służą do ratowania biznesu, okay? Czyli Paycheck Protection Program tak zwany, czyli wypłacają ludziom, wypłacają biznesom. No i zobaczcie, no i banki pożyczają, powiedzmy, pieniądze, mówimy tu o głównych bankach, które są podłączone do Fedu, ja to teraz tutaj tak fajnie narysuję. Tu mamy Fed, tu mamy te malutkie banki, które są bezpośrednio tak zwane main money dealers, okay? Czyli takie dealowanie pieniędzy i one są podłączone, one dostają te pożyczki na zero lub ujemnych stopach procentowych, natomiast zobaczcie, zarabiają procent na tym, ok? Czyli te wszystkie pożyczki, które dają ludziom, ok, są na procent. My płacimy za te pożyczki, bo tak samo się dzieje w Polsce, w Europie, natomiast oni zarabiają, czyli banksterzy wykupują firmy, natomiast my musimy za to płacić coraz większymi, tutaj to jest ten cantillon efekt, kto bliżej do drukarki, ten ma tutaj zyski. No i zobaczmy, jak to się tutaj przebiega. Proszę bardzo, JP Morgan Chase, 269 tysięcy pożyczek, 29 miliardów dolarów. Średnia wartość pożyczki 107 tysięcy. Proszę bardzo, kolejny. 334 tysiące, 25 miliardów, 75 tysięcy średnia pożyczka, 13 miliardów, 166 tysięcy, PNC Bank, cokolwiek to jest, 13, średnia pożyczka 178, 54 tysiące, Wells Fargo był zagrożony bankructwem, tak na marginesie, TD Bank, 102 tysiące, 8 miliardów, Citibank, nie wiadomo ile, bo nie muszą tego do końca zgłaszać. To jest najlepsze, że nie muszą zgłaszać, gdzie to dają. Okay? I ta alokacja tych pieniędzy cały czas gdzieś idzie. Nie wiadomo gdzie, bo tutaj mamy tylko wielkość pożyczek, więc zobaczcie. Wielkość pożyczek to 178 tysięcy. Teraz mi wyjaśnijcie, jeżeli ludzie nie pracują, okay, czyli praca nie ma, jak ktoś może dostać tutaj to? Oczywiście nie człowiek, który nie pracuje, tylko jakiś moloch, który miał w dupie to, co się działo przez ostatnie 10 lat, brał pożyczki, leverage, dźwignie, wszystko derywatywy, teraz jest bankrutem i teraz daje mu się te pieniądze, żeby utrzymać tę firmę, biznes, a nie żeby ona padła w lesie, jeżeli roślina sobie nie radzi, usycha, zjedzona na przykład przez chwasty i inne rzeczy, jakieś tam ślimaki, i wyrasta nowa, silna, ale tutaj jest to sztucznie podtrzymywane. Jest na przykład tak to sztucznie podtrzymywane, że teraz jak się rozliczam z podatków tutaj, dzisiaj pół dnia spędziłem na tych transakcjach, logując się, dając pozwolenia API, i API tak obliczyło, że praktycznie straty mam minimalne, co jest w ogóle nieprawdą. I teraz muszę jeszcze raz się przebić, ręcznie uploadować CSV pliki i to pokazuje, że ten system jest gówniany już od podstawy, więc musi być jakaś zmiana i te banki jeszcze bardziej tutaj nam to po prostu spowalniają. A spowalniają dlatego, że wiedzą, że są na straconej pozycji. I na przykład Mastercard, jak i Visa w tej chwili zaczęły zmieniać taktykę, zauważyły, że źle robią, banując firmy krypto, jeśli chodzi o płatności, o bramki płatności, o wydawania, i tym samym zaczęły się przestawiać, żeby te firmy zaczęły do nich przychodzić, gdyż zauważyły, że jeżeli są pośrednikiem w płatnościach i będą na przykład swoje tokeny dawać i swoje rzeczy, no to jeszcze idą zarobić. I tutaj pojawia się, zobaczcie, pewien tutaj dylemat, pokazujący, że zwykłe banki, a nie centralne banki, znikną z powierzchni ziemi. Zobaczcie, tu mamy Visę, okay? Tu mamy bank, a tutaj mamy jakiegoś kolesia, który coś próbuje zrobić, tak? No i zobaczcie, tylko przypomnę, że tu mamy Visę, tu mamy bank, a tu mamy klient, okay? Zwykle taki transfer szedł, tak? Jednak teraz niepotrzebny jest bank, tylko tutaj może być, bo klient próbował, musiał, wiadomo, dostać z banku pieniądze i musiał to iść. Ale teraz jest bezpośrednio tutaj. Bezpośrednio jest merchant i tutaj właśnie klient. Więc banki nie są tutaj za bardzo potrzebne. Tak samo jak i firmy, które świadczą usługi i mają na przykład, tak jak Wirecard, pełno różnych klientów tutaj podłączonych do na przykład Wizy.
i jak on im coś się stanie, to ci klienci zostają na lodzie. Więc teraz ci klienci są bezpośrednio podłączeni pod Wizę i tym samym pośrednicy zaczynają ginąć. Co prawda Visa też jest pośrednikiem, jeśli chodzi o transakcje, ale no, próbuję sobie wydłużyć czas, zobaczymy jak to będzie. No i to pokazuje, że banki właśnie są tutaj w problemie. I cały ten właśnie system, który tu siada, jest to jeden wielki taki Ponzi, z kim ja to będę w innym odcinku mówił o tym, że dochodzimy do problemu emerytur. To jest, zobaczcie, coraz więcej ludzi wychodzi na emerytury, coraz mniej ludzi pracuje. Teraz będzie coraz mniej pracy, natomiast coraz więcej dofinansowania. Więc ten system powoduje to, że ludzie, którzy teraz będą szli na emeryturę, oszczędzali całe życie, nie będą mieć właśnie pieniędzy na sam koniec. I zobaczcie, kto najwięcej trzyma tutaj różnych dóbr, jeśli chodzi. Treasury Holding. Zobaczcie, niebieski to jest Fed. Patrzcie. Boom. Tu mamy Azję, Europa. Zobaczcie, ile Fed trzyma. Skupują wszystko, jak leci. A za to wszystko będziemy płacić my. I jak kiedyś taki Ponzi scheme, czyli piramida finansowa, zobaczcie, zaczyna się zawsze tak, że idzie na dole, tutaj ludzie wpłacają, więc ci, co wyszli z emerytury mniej więcej w tym miejscu, mają jeszcze kasę, tak? Ci, co tutaj, też jeszcze dostali, ale ci, co wyjdą dopiero tutaj, w tym miejscu, ok, czyli mniej więcej w 2040, tutaj będzie cały ten system, gdyż drukowanie tej kasy, brak tego wszystkiego, inflacja, będą tutaj, więc jeżeli wpłacali tutaj całe życie, stracą, nie będą mieć tego. Co przekłoni się na inwestycje, więc cały czas namawiam do tego, żeby się interesować tym rynkiem, żeby jakby inwestować w to, żeby być na tym dużym pojeździe, na tym wózku, który będzie szedł do góry, gdyż no to wam da czas na przygotowanie się na cięższe czasy, no i może to będzie wasza jakaś, nie wiem, emerytura albo coś takiego, coś co, nie wiem jak to będzie wyglądało, da wam jakiegoś czasu. A tym samym w Polsce mieszkaniówka wyszła z nadkreskę, najlepszy czerwiec od dekady. No i co, jak przeczytacie coś takiego, co wam w głowie jest? No, że jednak budowlanka się rusza, tak? Że wszystko jednak idzie do góry, że jednak nie jest straszne coś takiego. Jest tylko jeden problem. Ten tekst jest dobrze napisany i jak ktoś nie kuma, to proszę zobaczyć. Za sektorem budownictwa mieszkaniowego najlepszy czerwiec od dekady pod względem liczby oddanych do użytku mieszkań i wydanych pozwoleń na budowę. Wydane pozwolenie na budowę i oddany do użytku lokal nie znaczy, że jest to sprzedaż i boom gospodarczy. To jest tylko i wyłącznie oddane. Jak wiemy, na świecie króluje nadal nie pool system, gdzie jest na budowane lub tworzone coś na, powiedzmy, order, czyli nic nie jest produkowane, to jest właśnie w lean management bardzo słynny tak zwany system Kanban, powiedzmy, gdzie jest właśnie przepływ wartości, że dopiero jak klient złoży zamówienie, to jest przesuwany order do tyłu, aż pani Jadzia weźmie puszkę z jakimś, nie wiem, czymś i wrzuci to po prostu na produkcję, to jest produkowane, tworzone, czyli te ordery idą w tym kierunku, natomiast bardzo dużo firm produkuje w tym kierunku, czyli pcha. I tu budownictwo mamy pchane. Czy ktoś to odbierze mieszkania? To już nikogo nie interesuje, bo i ten koleś już zrobią tą robotę, a tych mieszkań potem będzie tutaj czekało. Jak wiemy, pracy jest coraz mniej, zapowiada się, że będzie obsuwa, zapowiada się, że będzie kolejny lockdown, zapowiada się, że będzie kolejne spowolnienie, więc wyjaśnijcie mi, jak ludzie z mniejszymi dochodami będą nadal mogli coś kupować i to będzie po prostu ten boom, więc no, uczcie się i korzystajcie z szybki start, który zakładce wideo w playliście, żeby zakumać w ogóle coś właśnie o sygnałach, których daje i giełdzie. I na razie, trzymajcie się.